Nie będę marnował twojego czasu. Oto poradnik bez pierdolenia, jak na zawsze pozbyć się syfów i dbać o twarz jako facet. Krok 0. Zła dieta. Dieta jest fundamentem dla zdrowej skóry twarzy. Mówią, że nie jesteś tym, co jesz i jest to w pewnym sensie prawda. Pamiętam moje początki i pewnie wielu z was też tak ma. W wieku 14 lat zacząłem mieć trądzik. Miałem pryszcze na całej twarzy. Kremowałem, czyściłem, robiłem wszystko, co w mojej mocy. I co? I nic. Syfy nadal były na twarzy, skóra nadal była szorstka, a ja nadal czułem, jak z dnia na dzień staje się coraz mniej atrakcyjny. Pamiętam, jednego wieczoru wziąłem kartkę papieru, długopis i zacząłem wpisywać, co może powodować coś takiego. Odznaczyłem chyba z 30 różnych rzeczy i w końcu trafiłem na tą jedną. Złą dietę. Było zła, bo składała się głównie z frytek, pizzy, hamburgerów i kurczaka, bo tylko to jakkolwiek przechodziło mi przez gardło. Byłem niejadkiem, ale za to waga mówiła co innego. Po zmianie diety, gdy zacząłem jeść więcej warzyw, zamiast chipsów sięgałem po mandarynki lub inne owoce. I nagle, z czasem syfy zaczęły znikać. Pojebane, co? Normalnie mogłoby się wydawać, że jedząc zdrowe produkty, stajemy się coraz bardziej zdrowi. Naprawdę niesamowite. I to właśnie idealnie podsumowuje ludzką naturę. Dobrze wiemy, że żeby schudnąć musimy jeść mniej i więcej się ruszać, a jednak szukamy diety cud, która magicznie zgubi nam boczki. Wiemy też, że żeby się wysypiać, musimy spać więcej, więc wystarczy po prostu położyć się szybciej spać, a jednak zażywamy melatoninę i aszwagandę, a potem narzekamy, jak to jest strasznie wstawać o 6. Zauważyłem, że szukamy tych przedziwnych rozwiązań, bo te skuteczne wydają się za proste, za oczywiste, żeby miały coś dać. A to piękno tkwi w prostocie. Nie ma sensu wymieniać produktów, które musisz unikać. Ogólnie staraj się ograniczyć cukry, przetworzone jedzenie i sól. Zacznij jeść zdrowo, a będziesz zdrowo wyglądał. Krok pierwszy. Mycie twarzy. Twarz myjemy rano i wieczorem. Wieczorem wiadomo, jesteśmy brudni po całym dniu, a rano dlatego, ponieważ przez noc nasz organizm produkuje sporo potu. Ważne jest, żeby cleanser, którym myjemy twarz, nie miał w składzie alkoholu, ponieważ takowy wysusza. Ewentualnie taki, żeby alkohol był bardzo nisko w składzie. Do mycia twarzy używaj szczotki zamiast rąk, ponieważ idealnie poradzi sobie ona z oczyszczaniem porów. Dodatkowo polecam mycie twarzy w zimnej wodzie, zamyka pory i pobudzi się z rana do działania. Krok drugi. Krem. Każda skóra potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, a w szczególności męska, bo jesteśmy mocno narażeni na podrażnienia spowodowane goleniem. Warto zwrócić uwagę na produkty dostosowane do konkretnego typu skóry twarzy. Jeśli masz twarz tłustą, weź krem do twarzy tłustej i tak dalej. Ale Marcel, jak sprawdzić, jaki mam typ skóry? Przed położeniem się spać, umyj twarz cleanserem i nic więcej na nią nie nakładaj. Po obudzeniu się przyłóż do twarzy chusteczkę. Jeśli znajdziesz na niej tłuste plamy, to znaczy, że masz skórę tłustą lub mieszaną. Natomiast jeśli nic na chusteczce nie znajdziesz, to znaczy, że masz skórę suchą. I teraz najważniejsze. Smaruj twarz nawilżaczem z dodatkiem filtrów SPF, czyli po prostu kremem do opalania, przynajmniej 30. Długoterminowo polepszy zdrowie twojej skóry, odmłodzi i będziesz mniej podatny na zmarszczki. Pamiętaj, żeby wybrać krem specjalnie do twarzy, a nie do ciała, ponieważ krem do ciała może zatykać pory i będą wyskakiwać ci wągry na twarzy. Polecam również stosowanie kremu pod oczy. Skóra w okolicach oczu jest niezwykle cienka i bardziej delikatna niż inne obszary twarzy, więc łatwiej traci wilgoć. Krem pod oczy, szczególnie taki, który zawiera witaminę C, zapobiega zmarszczkom, wysuszeniu, opuchliźnie z rana oraz zredukuje cienie pod oczami. Krok trzeci. Usta. To bardzo krótki krok. Ludzie od razu zwracają uwagę na usta. Suche, wręcz rozpadające się usta nie są czymś ładnym i musisz regularnie nakładać pomadkę do ust, żeby chronić je przed wysuszeniem. Krok czwarty. Peeling. Peeling do twarzy usuwa martwy naskórek, oczyszcza pory i ogólnie działa dobrze na skórę twojej twarzy. Najbardziej polecam peelingi enzymatyczne, bo są delikatne dla skóry. Jednakże, jeżeli twoja skóra nie jest skłonna do podrażnień, bez problemu możesz używać peelingów, jakich chcesz i takich, które pasują do twojego typu cery. Krok piąty. Serum i tonik. Tonik przywraca naturalny pH skóry, zwęża pory i ogólnie odświeża skórę. Jest bardzo ważny w pielęgnacji twarzy, wręcz obowiązkowy. Do tego polecam również serum. Serum w porównaniu do zwykłego kremu nawilżającego wyróżnia się tym, że nawilża skórę szybko, głęboko i intensywnie. Poprawia tekstury skóry, redukuje przebarwienia i co najważniejsze, zapobiega wyskakiwaniu pryszczy. Nie ma sensu więcej opowiadać o tym. Tak jak wspomniałem wcześniej, piękno tkwi w prostocie, dlatego staraj się, aby twoja pielęgnacja była jak najprostsza. Dodatkowo w opisie umieszczam przykładową rutynę pielęgnacji twarzy. Jest za darmo, także nie musisz się bać. No i tak w skrócie. Myj się kurwa, bo nie umycie twarzy jeden dzień wydaje się niczym złym, ale jak dodasz kilka takich dni jeszcze bez mycia, do tego jeszcze kilka tygodni, to zobaczysz rezultaty. Niektóre pryszcze zostają jako blizny do końca życia, także przemyśl to, czy warto dzisiaj nie umyć twarzy. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli Cię to interesuje, zostaw lajka i subskrypcję. A jeśli chcesz poznać 7 nawyków, które czynią Cię brzydkim, obejrzyj ten film. Do następnego.